Cześć wam wszystkim. Cześć wam wszystkim, witam na kanale 50 na pół. Jestem dzisiaj z Dave'em i z Pauliną. Dave jest z kanału Dave z Ameryki, Paulina z Mówiąc Inaczej. I dzisiaj będziemy robić łamacze języka po angielsku. Zrobiliśmy już wersję po polsku. Teraz jest nasza przewaga, twoja nieprzewaga. Jakie jest słowo? I'm a loser. Wow, hardcore. Odzwierciadle przewagi jest jakieś takie? No co, że jestem zepchnięta w kozi róg trochę, do cornera zepchnięta. Coś the goat's corner. Okej, okay, robiłaś kiedyś słabszej łamacze? Pozycji jestem, tak ładnie, żeby powiedzieć. Po angielsku tak, w szóstej klasie moja nauczycielka pokazała nam taki łamacz, ale nie pamiętam go, coś było she sell on the seashore, on the seashore. That's she sell on the seashore, I'm sure. Sells seashells by the seashore. Oh yeah, no to to. Mhm. I tyle. Myślisz, że ci pójdzie gorzej po angielsku, czy... Gorzej, gorzej, bo mogę źle w ogóle czytać. Mhm. No ja też tak miałam. Polsku. Mm-hmm. Tak. Tak, z Polski nie jest. Ale ja się uczę angielskiego już całe życie w zasadzie. Od 10 roku życia się uczę angielskiego, czyli 22 lata, ja pierdzielę. Ale może to jest kwestia tego, że na co dzień po prostu nie gadam, bo tak. Nie mam z kim. Tylko to jest kwestia tego. Mm-hmm. Znaczy ja tak zakładam. Ja powiem o swoich takich doświadczeniach uczenia się języka japońskiego. Czyli znowu te łamacze tak w tle, a teraz nie pogadajmy. Z japońskim jest naprawdę trudno mi się nauczyć tego języka. Ja go tam znam wystarczająco, żeby sobie przeżyć, ale jakby nie mogę się przebić dalej, ponieważ ja, mieszkając tam nawet, rzadko kiedy go używam. W pracy nie używam go, bo klientów mamy w większości zagranicznych, a jeśli my musimy załatwić coś w Japonii, to i tak jest taki level business Japanese, który Japończycy się uczą na przykład mając 18 lat, więc i tak, żeby tam nie obrazić kogoś, to lepiej, żebym nie używała tego japońskiego w pracy. No i w codzienności do banku czy do sklepu, to te rzeczy dobrze znam, ale taka rozmowa po prostu, to mi się rzadko zdarza, bo Japończycy są jednak zamknięci i to jest taki wysiłek, żeby próbować znaleźć kogoś, żeby kto z tobą będzie rozmawiał. Zatem z językiem polskim ja sobie dawałam radę z nim, ale największe takie postępy były w ostatnim roku, kiedy spędziłam w Polsce jakiś, no strasznie dużo czasu, nie? No tak jak dzieci, nie? One się nie uczą się, że to znaczy to, one się uczą jakiś tam... Znaczy żyją. Tak, tak. W związku z czym się zapamiętują. To wyleć do Stanów, albo do Anglii. Daj sobie tam 4 miesiące, to naprawdę dużo zmienia. Tak. No chciałabym. Ja mam ale nie w Chicago. No, nie w Chicago, bo tam nie będą bowrować czy coś. Co? Bowrować. Nie, to jak... bodrować. A bodrować, bodrować. Bodrować. Ja bym chciałam bobrować. Tak. Myślałam, że to jest jakieś nawiązanie do czegoś z bobra. Ja też tak myślałam. Chyba zapomniałam, co się mówi. Co robi bobra? Bodrować, tak. Ja się nie bodruj. Don't bother me, tak? Don't bother me. Nie bodruj mnie. W temacie bodrowania akurat pierwszy jest tak podobny w brzmieniu. Może ja przeczytam, żebyś wiedział, jak to ma brzmieć. Dobrze. Betty butter bought some butter, but she said the butter's bitter. If I put it in my batter, it will make my batter bitter. But a bit of better butter will make my batter better. So 'twas better Betty butter, but a bit of better butter. To może być trudne przez to, że często Polacy nie słyszą różnicy między A i tak jak U. Tak masz na przykład Lady Punk, to ludzie mówią punk zamiast punk. To jest trudne, żeby usłyszeć dla Polaków różnicę między punk i punk. I ja byłam młodsza, mój tata słuchał Lady Punk. Ja myślałem, że był Lady Punk. I potem przeczytałem i tak, co? Lady Punk? What the fuck? Co to jest Lady Punk? Nie, ja mówię, że punk. I potem się dowiedziałam, że tak, a, bo tak Polacy czytają punk. I tak masz butter albo batter, to jest, myślę, że tak Polacy tego nie słyszą, różnica między batter i butter. Aha, mi się przypomina z takich rzeczy z dzieciństwa, co zawsze były śmieszne, jak ci Polacy z pokolenia moich rodziców w Chicago mówili, to purple. Zawsze mówili purple. Tak. Jedna taka siostra zakonna w ogóle mówiła pupel. Nas bawiła, bo była pupa trochę, niedokładnie, ale bawiła nas to, jak się ma tam 6 lat. Albo purple. Purple, no. Więc jeszcze raz może wolniej przeczytam. Betty butter but some butter. Pierwszy raz w ogóle widzę ten, znaczy jakby... Też nie słyszałam ten. Tego. Betty butter but some butter, but she said the butter's bitter. If I put it in my batter, it will make my batter bitter. But a bit of better butter will make my batter better? So 'twas better Betty butter but a bit of better butter. To mi się też podoba w amerykańskich tych, że one często są wierszami i mają tam jakąś nieważną puentę. Czyli, że kupiłam sobie masło do ciasta. Yeah, okay. Betty butter but some butter. Butter? But she said the butter's bitter. If it put in my butter, it will make my butter bitter. But a bit of better butter will make my butter better. So 'twas better Betty butter,
butter, but a bit of better butter. Butter. Nieźle ci poszło. Ciekawe było, że jakby brytyjski akcent czasami wychodził, a czasami jakiś taki bardziej amerykański. Tak, ja robię mix. To jest fascynujące. Sorry, ja się tego nie oduczę. Bo w podstawówce i w liceum uczyłam się brytyjskiego, British, a teraz moja nauczycielka American accent. Więc ja mam miksa i powiedziałam sorry, ja będę to miksować. Tak, okay. Nic z tym nie zrobię, ale ona powiedziała, że wiesz, no niekiedy ludzie cię nie zrozumieją. W sensie, no w Ameryce mogą nie do końca wiedzieć, o co ci tam chodzi. Wiesz, jakbyś wyjechała do Stanów, to szybko się nauczysz tą różnicę. Tak? Tak, na pewno. Czyli jakbym wyjechała do Stanów, to bym wchłonęła bardziej ten American accent, a jakbym pojechała do Londynu, to... To bardziej brytyjski. Dokładnie. A w ogóle mi się wydaje, że taka skupianie się na języku jest tak niepotrzebne, strasznie niepotrzebne, że w ogóle... Akcent. Tak, a co powiedział? Na języku. A, okej. Okay. Ale nie byłam pewny, czy o tak, o chodziło mi o akcent, tak. I takie skupianie się na akcentach jest czasami szkodliwe. Bardziej ważne nauczyć się przekazać to, co chcesz przekazać, a akcent szczególnie w języku angielskim, jakby jest tyle różnych tych akcentów i ludzie są tak przyzwyczajeni do słyszenia różnych akcentów, że najwyżej oni mają... mnie zapyta, co ty jesteś z Luizjany? Tak, dokładnie. Czy to jest nawiązanie do Tammy Wiseau? No. Ja miałam na myśli, oglądałam detektywa on pierwszego. On mówi, że Luizjana, że jest z Luizjany. A okej, okay. Oglądałam detektywa pierwszego i tam bohaterowie byli z Luizjany. Co to jest? True Detective. Series. Ja tak oglądam właśnie z moim chłopakiem. Co to za język w ogóle? Dlaczego oni tak dziwnie mówią? Druga jeszcze aktorka z Ozark, taki serial. I tam jest taka blondynka, która też tak bardzo dziwnie mówi. Trochę zaciąga jakby. I to były takie sygnały, że hej, oni są z Ameryki, ale mówią nie tak, jak mi się wydaje, że każdy mówi w Ameryce. Więc jeżeli ktoś się dziwi, jaki mam akcent, to powiem, no ja jestem z jakiejś tam wsi obok tego i tego miasta i u nas się tak mówi, o co ci chodzi? Luizjana. Ale a propos tych samogłosków. Samogłosek? Samogłosek. Samogłosek to jest tak jak dobry przykład tego jest słowo hot, tak jak gorące. Hat, czapka i hot, znaczy szała. Bo jest Pizza Hut, ale często Polacy myślą, że to jest Pizza Hat, że to jest pizza czapka, a to jest pizza szałas. Logo w ogóle jest trochę jak czapka. Tak, to jest dach, nie czapka. To jest szałas. To jest szałas, hut. Tak jak myślę, że każdy Polak myśli, że to jest pizza czapka, wiecie, a to jest pizza hut. Wiecie, że po raz pierwszy jadłam Pizza Hut. Okej. W ogóle w Stanach kiedyś było tak, że wszystkie Pizza Huty miały tak samo wybudowany budynek, tak jak McDonald's, taki jakiś standardowy. I one zawsze miały właśnie ten dach jak na logo, że on był taki, tak jak czapka trochę. To wygląda jak sombrero w tym, to Polacy myślą, że to jest Pizza Hut, to jest Pizza Hut, a potem mówią, co to jest różnica między hot i hat. Wiesz, dla nas jest różnica. Na przykład mój tata zawsze był młodszy, to on myślał, że to był tak Pizza Hut, tak jak gorące. On tak zawsze mówił tak, no okej, okay, kto chce iść do Pizza Hut? Ja tak, o ja. I on tak, o, a może pójdziemy do Pizza Cold? Jak byłam młodszy, to myślałam, że to było śmieszne. A potem jak już byłam starszy, ja tak, tata, to nawet nie ma sensu. Tak, no co, a co, jak nie ma sensu? Ja tak, to nie jest Pizza Hut, to jest Pizza Hut. I on tak, no to jest to samo. Ja tak, to nie jest to samo. To jest hot i hot. I on tak, no hot i hot, to jest to samo. Ja tak, to nie jest to samo. A czy w Polsce jest taki stereotyp, że ojcowie mają najgorsze żarty? Wujkowie, Polscy racjonują wujkowie. Ale to jest takie cringy pewnie. W Stanach jest dad jokes, jest w ogóle dad outfit. Ostatnio zauważyłam taki trend na Instagramie, że jak jej się urodzi dziecko, to na przykład jest taki trend filmów, że ten ojciec wychodzi z tego szpitala i ma te buty, takie dad shoes i te skarpety dotąd i takie kakis krótkie, polo i tak trzyma to dziecko i powie jakiś straszny żart. I to jest już jakby full form tata. Okej. Okay. Okej. Okay. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? He would as much as he could and chuck as much wood as a woodchuck would if a woodchuck could chuck wood. To jest jeden z moich ulubionych. On tak bardzo fajnie się tak... Jest nawet piosenka teraz. Tak? A, jest. The Woodchuck Song. Tak, słyszałam, że jest miksowane, tak? Nie, yeah, dokładnie to, tylko że wiesz. No. How much wood would woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? He would chuck... He would. Tego muszę się zwolnić, bo Tom jakby wiele razy... Każdy zna ten pierwszy. He would chuck, he would, as much as he could, a chuck as much wood, as a woodchuck would, if a woodchuck... Could chuck wood. Dobra. A wiesz, co to jest woodchuck? No. To jest taki bóbr albo coś takiego? Woodchuck to jest jak groundhog. To jest to samo. Groundhog i woodchuck jest to samo. Okay. To jest takie coś. Jest taki Groundhog's Day w Stanach. Nie wiem, czy kojarzysz. Jest jakieś święto, że wychodzi taki... A taki tak, coś. Z dnia świstaka przecież. Świstak, to jest woodchuck, tak? Jest film polski, Dzień Świstaka, czy jest Dzień Świstaka. Polski, tak? Tak, też jest ja polski. Ja myślałam, że to był Dzień Świra. Ja, to Boże, tak, 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 tak,
angielsku. Dobrze. Ale to jest amerykański film. Jest tak. Amerykański film Groundhog Day, a polski jest Dzień Świra, no. A mi się w ogóle pomyliło. Ciebie źle sprowadziłam. Ale to nic, tak. Dzień Świra też polecam. Widziałam tak. Dzień Świstaka raz widziałam i no dzięki temu dowiedziałam się, że jest coś tak. Ale myślałam, że to jest fajkowe święto. Nie, i to by wymyślili na potrzeby fabuły. Nie. Nie, to jest prawdziwe. Ale tylko w tamtym mieście. Znaczy nie, chyba nie ma wolnego. Może w jednym miejscu. Ale rzeczywiście wychodzą z tym łódźciakiem i sprawdzają, czy jest ten... Siarą. Jego cień. Cień czy nie. Dobra, spróbuję to jeszcze raz szybciej. How much would you check check for check chewer? He would check he would as much as he could. And check as much wood as would check curve would check check wood. Zawsze lubiłam ten. Jesus! Ale to śmiesznie brzmi. Bo polskie raczej brzmią właśnie jak to radio nienastrojone. Szwedzki brzmi jak kaloryfer zrzucany ze schodów. A to brzmi jakbyście coś czyścili. No tak, tak. How much wood would I would check chuck if I would check could chuck wood? He would chuck he would as much as he could and chuck as much wood as a woodchuck would if a woodchuck could chuck wood. No, więc dobrze. Nice. Dobrze ci poszło. O, dzięki. Staram się tak ciszej to mówię. To jest ten klasyczny, o którym mówiłaś z szóstej klasy. Tak, ale dostałam za niego szóstkę. Tak? No, bo się nauczyłam z tego szybko. No, ale teraz już chyba nie pamiętam. Ja też tylko pamiętam chyba tą pierwszą linijkę. Sally sells seashells by the seashore. She sells seashells on the seashell shore. The seashells she sells are seashore shells. Of that I'm sure. She sells seashells by the seashore. She hopes she will sell all her seashells soon. If neither he sells seashells, nor she sells seashells, who shall sell seashells shall seashells be sold? Dobra, spróbuję szybciej. Strasznie długie wy macie te łamacze. W Polsce tak. To lojalna Jola, Jola nielojalna. Są pod koniec takie króciutkie, ale tak, z tego co ja kojarzę z takich amerykańskich, to często mamy takie wierszyki i jakby takie dziecięce wierszyki. Sally sells seashells by the seashore. Sally sells seashells by the seashore. She sells seashells on the seashell shore. The seashells she sells are seashore shells. Of that I'm sure. She sells seashells by the seashore. She hopes she will sell all her seashells soon. If neither he sells seashells nor she sells seashells, we shall sell seashells. Shall seashells be sold? Jesus! Chyba się pomyliłam raz, ale no, amerykańskie są po prostu łatwiejsze. Nie chcesz? A po co? Nie, mogę. Dawaj. Sally sells seashells by the seashore. She sells seashells on the seashell shore. The seashells she sells are seashell... Nie. Are seashore shells. Of that I'm sure. She sells seashells by the seashore. She hopes she will sell all her seashells soon. If neither she sells seashells nor she sells seashells, who shall sell seashells? Shall seashells be sold? Trochę brzmi jak po francusku. Chanson. Oh God. Sally sells seashells by the seashore. She sells seashells on the seashell shore. The seashells she sells are seashore shells. Of that I'm sure. She sells seashells by the seashore. She hopes she will sell all her seashells soon. If neither he sells seashells nor she sells seashells, who shall sell seashells? Shall seashells be sold? Bardzo dobrze ci poszło. Naprawdę, super. Głos aż inaczej brzmi, jak to się czyta. Tak jak mówię, to się inaczej zupełnie układa wszystko. I nawet dźwięk jest inny. Szkoda, że nie ma nic z TH, bo wiem, że to jest. Będzie to jest za trudne. Dwa. Tak? No. Trzy razy się pojawia. To może być trudne. No. Nearer, 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 nearer. Jeszcze raz, jeszcze raz. Near an ear, a nearer ear, a nearly eerie ear. Czyli near an ear, a nearer ear, a nearly eerie ear. Myślę, że może masz inny akcent tutaj w tym. Near an ear, a nearer ear, a nearly eerie ear. No, poczekajcie, bo ty byłaś wychowana w Chicago, a ty? W różnych miejscach. Mieszkałam najpierw w Bostonie, potem w Filadelfii, potem na Florydzie. Ale jest taki specyficzny, znaczy Kasia nie ma tego akcentu, ale jest taki bardzo specyficzny akcent z Chicago. Kasia nie ma. Ja mam w moim A czasami. O, że O się staje A, szczególnie na przykład przy słowie Robert. Ty jak byś powiedział? Robert. Oni mówią bardziej Robert, a w Chicago mówią Robert. Takie Robert. The Chicago. Tak, Chicago.
Chicago. I to, co jest ciekawe, takie A. Ale poza tym A, bo w Chicago jest ten OA i taka jeszcze jedna taka zmianka też w naszych vowels, a nie samogłoskach, to ten akcent Midwestern, czyli tak Minnesota, Chicago, Illinois, on jest jakby standardowym amerykańskim akcentem. To znaczy w sensie, że jak się uczy być news reporter, to się uczy właśnie tego akcentu, że on jest taki jakby najbardziej standardyzowany. Nie to A. Nie to A. Właśnie, że chodzi o ten Midwestern akcent poza tą chicagowską zmianką. A jakie wy miasto lubicie najbardziej w Ameryce? Znaczy ja lubię Nowy Orleans. A czemu? Bo jest takie bardziej europejskie. Jest takie, wiesz... Tak, bo tam są te takie, na przykład cmentarz francuski. No tak, nie byłem, ale tak. Są fajne festiwale, tam można pić alkohol publicznie. Po prostu jest ta rzeka Mississippi. Jest takie fajne miejsce w ogóle. Ja nigdy nie byłam. Ja bardzo mało Stanów zwiedziłam. Byłam na Florydzie, w Nowym Jorku, w Teksasie, w Colorado, w Kalifornii. Tam kilka takich nieważnych miejsc pośrodku, jak Indiana. Gdzie się urodził Michael Jackson, ale poza tym nie ma niczego w Indiana. Problem jest taki, że Ameryka tak w zasadzie praktycznie nie ma miast. One są bardzie podobne do suburbs. Czyli śródmieścia. Śródmieścia? Tak się mówi? Suburb? Nie, suburb. Przedmieścia. Przedmieścia, tak. Tak więc... Houston na przykład. Tak. Houston jest chyba czwarte albo piąte największe miasto w Stanach. Jest tak, nie wiem, 2 miliony albo coś takiego. I tam, to nie jest miasto. To jest olbrzymie miejsce i są tylko domy. Tak. I tam nigdzie na pieszo nie pójdziesz. To są większość miast w Stanach. Wyglądają jak to, na co mówicie, sypialnie, nie? Więc jest Nowy Jork, który jest prawdziwym to takim jest fajne, miastem. To jest fajne miasto. Chicago ma też takie centrum prawdziwe. LA ma coś tam w centrum, ale nikt tam naprawdę nie robi. Znaczy teraz jest trochę gentryfikowane i znowu się używa, ale większość, znaczy LA jest po prostu jednym wielkim takim przedmieściem, nie? I też te stare miasta, Nowy Jork, Philadelphia, no. Boston, trochę Washington DC pod jakimś względem, to jeszcze tam można iść na pieszo, mają, jeszcze mają jakąś taką niezłą komunikację miejską, ale oprócz tego jest wszędzie bez samochodu nie możesz żyć. Niemożliwe. W ogóle 52% Amerykanów mieszka na oficjalnych przedmieściach, a poza tym te miasta, które zostały, to bardzo niewielu z nich by ktoś z Polski stwierdził, że to jest miasto. Bo na przykład Colorado Springs, gdzie moja siostra mieszka, gdy ona nazwała to miastem, a ja tam byłam już tak 4 razy, zanim tak pierwszy raz powiedziała tak, City of Colorado Springs, ja sobie myślałam, to jest miasto? To nie jest jakby village czy coś? Że po prostu nie ma takiego... Ale nie ma villages w Stanach. Ja jestem z Village of Norwich i nie wiem, czemu ono się nazywa, bo ono jest totalnie przedmieściem. Jak się mówi? Village? Ale ono jest przedmieściem takim zwykłym. Nie słyszałam takie coś. No, więc jak ona to powiedziała, to ja się jej pytam, ale macie jakby centrum w ogóle? I ona mówi, że tak, jest tam, i pokazała, i tam jest tak z 4 przecznice takich małych budynków, które są trochę bardziej starodawnie wyglądające. A reszta to są takie, wygląda to jak przedmieście, domki z ogrodami dużymi, do sąsiada się idzie, nie jakoś daleko, ale się idzie, nie? Nie jest tak, że sąsiad jest w twoim bloku obok. I to są miasta w Stanach. Jeszcze do tego miasta są, nie mamy dużo dużych miast. Na przykład Miami to ma 450 tysięcy ludzi. To wiesz, ludzie myślą, że tak Miami jest tak jak wow, jakieś olbrzymie miejsce, nie jest. No wy też macie inne porównanie, inny punkt odniesienia dla nas, to by było duże miasto. Nie jest duże miasto. Ludzie mówią, że Wrocław to jest małe miasto. Tak? Kto tak mówi? A to ja mam inny punkt odniesienia w takim razie, bo ja porównuję na przykład do Zamościa, bo tam się w tamtych okolicach wychowywałam. Wrocław porównuj do Zamościa, to jest duże miasto. Nie, ludzie myśleli, jak mieszkałem we Wrocławiu, to ludzie myśleli, a bo wiesz, to jest takie małe miasto, to nie jest Warszawa, to nie jest tak jak Paryż albo Berlin, to jest małe. I ja powiedziałam, przecież to jest większe niż Miami. A oni tak, co? Wiesz, Miami to jest tak 3 milionów albo coś takiego i to nie. Ale w ogóle Stany mają bardzo małe miasta, biorąc pod uwagę, że mamy 7 milionów osób chyba. Kraje z taką populacją to mają miasta po... Znaczy azjatyckie. Mój teraz punkt odnoszenia to Tokio, gdzie jest 15 milionów wcisłej metropolii, 30 milionów takiej większej, czy na przykład w Chinach, nie? Małe miasta mają po 6 milionów osób. Czy w Tajlandii Bangkok nawet ma jakieś 12 czy 10. W Seul ma 10-12. Bangkok chyba mniej. Więc jakby azjatyckie miasta, znaczy one są jakby miasta dla mnie. I teraz te amerykańskie Nowy Jork jest miastem, a Chicago już dla mnie jest takie pozostałość miasta, a prawie wszyscy mieszkają na tych przedmieściach. No. Very interesting. Near, near, a near ear, a nearly eerie ear. Super. Ostatnie są łatwe. He threw 3 free throws. He threw 3 free throws. To może być trudniejsze. Powiem, że ludzie chcieli, żebym nagrał, znaczy nagrałam o tym filmie.
że three, free i tree. Dla mnie, ja tak byłem zaskoczony, że to może być trudne dla kogoś, ale teraz wiem, że to jest. To pamiętam, tak. Through, thorough, three, wszystkie to są takie. He threw three free throws. He threw three free throws. Red lory, yellow lory, red lory. Cześć, ja! O, zapomniałam. He threw three free throws. Super. Chcesz szybciej spróbować? He threw three free throws. ale prawie ci wyszło. He threw three free throws. Kurde. Mega. To jest trudne. Okej. Okay. Red lory, yellow lory, red lory, yellow lory, red lory, yellow lory. Okej. Okay. To jest jakieś brytyjskie chyba. Tak. Red lory, yellow lory, red lory, yellow lory, red lory, yellow lory. Red lory, yellow... A czemu to jest trudne? Red lory, yellow lory, red lory, yellow lory. No, okej. Okay. Red lory, yellow lory. Okej. Okay. No, to widzę, bo to jest... No, tak. Lory to jest brytyjskie słowo. A co to znaczy? To znaczy taki lory. Truck, taki 18-wheeler, taki tir, to jest lory. Tir, okej, okay. Truck, okej. Okay. Red lory, yellow lory, red lory, yellow lory, red lory, yellow lory. Git. Totalnie to angielskie, są łatwiejsze. I slit the sheet I slit. And on the slitted sheet I sit. I slit the sheet I sit. And on the slitted sheet, okay. I slit the sheet I sit. And on the slitted sheet I sit. Nice. Ale a propos git. Ja się niedawno dowiedziałam, co to jest git. Git jest jakby super. Ale wiesz skąd, z czego to jest wzięte? Nie, to nie jest z niemieckiego. Gitara. A tak? No. A, bo się mówiło kiedyś gitara. Mówi się teraz też. Ale ja myślałam, że to jest z niemieckiego wzięte. A, okej. Okay. Ja też tak myślałam. Ktoś mi powiedział, że to jest od gitary. Może zrobić o tym filmik, nie wiem. Muszę to sprawdzić. Takich niemiecko brzmiących polskich słów ostatnio mi się bardzo spodobał farfocel. Mm-hmm. Co to jest? Tak, jakiś glut, albo jakiś kawałek, nie wiem tam, nitki, albo na przykład, o, jak pijesz z butelki niechcący tam naplujesz i potem patrzysz światło, o, jakieś farfocle fruma i odpływają tam. Like lint and little okay. things, jakieś drobiazgi. Takie, no, takie, okej. Okay. To jest tak jak niemieckie słowo, tak zwiastun. Dla mnie to jest takie bardzo niemieckie, zwiastun. Zwiastun. Brzmi niemieckie. Nie wiem. Tak? A wiesz, to jest zwiastun. Tak, trailer. I slit the sheet I slit, and on the slitted sheet I sit. No, okay. Nie daję z siebie z tego szybkiej wersji. I slit the sheet I slit, and on the slitted sheet I sit. Dobrze, nice. The sixth sick shakes. Jak się to mówi? Sheik. In English, I think it's a sheik. Yeah. The sixth sick sheiks sixth sheep's sick. Woo. The sixth sick sheik's Okay. To jest trudne. The sixth sick sheik's sixth sheep's sick. The sixth sick sheik's sixth sheep's sick. To jest trudne. Okay. The sixth sick sheik's sixth sheep's sick. The sixth sick sheik's... To już nie są słowa dla mnie. The sixth sick sheik's sixth sheep's sick. Okay. Jak polskie shiksa, czyli jakaś taka mała dziewczyna. Młoda. Nie słyszałam tego. The sixth sick sheik's sixth sheep's sick. Wow, to wiem chyba, ale lepiej znam wszystkim. Nie, bardzo dobrze ci to poszło. Ale to połączenie th z s jest niefajne. Okej. Okay. Had kid poured curd pulled cold. Had kid poured curd pulled cold. Had kid poured curd... Had kid... Co to w ogóle znaczy?